Najważniejsze dla Państwa aktualności informacja o tym, że do 23 miliardów złotych taką kwotą będzie dysponować polski rząd, wliczając w to środki europejskie na pomoc w trakcie powodzi oraz plan odbudowy po powodzi, poinformował wczoraj premier Donald Tusk podczas posiedzenia rządu. Wczoraj rząd rozpatrywał projekt tak zwanej specustawy powodziowej, która zmienia kilkadziesiąt innych ustaw i zakłada między innymi wsparcie dla kredytobiorców, skrócenie procedur dotyczących wydawania decyzji w sprawie usuwania skutków powodzi i dodatkowe zasiłki. Premier zapowiedział, że w sobotę z kolei rząd zbierze się, by przyjąć zmiany w przyszłorocznym budżecie związane z sytuacją powodziową właśnie. Jak wskazał, do dodatkowego posiedzenia ma dojść w godzinach południowych. Według stanu na godzinę 8 rano we wtorek, czyli wczoraj, blisko 20 tysięcy rodzin poszkodowanych w powodzi otrzymało zasiłki. Poinformował z kolei Tomasz Siemoniak, czyli szef MSWiA. Środki uruchomione na różne cele wspólnie z ministrem finansów przez MSWiA to jest w tym momencie 564 804 tysiące złotych. I teraz bardzo ciekawa informacja. Rozwija nam się wątek dotyczący byłego ministra sprawiedliwości. Jestem zaskoczony, słysząc o wystawionej opinii o stanie mojego zdrowia, bo żaden biegły mnie nie badał, ani nawet ze mną nie rozmawiał, napisał w mediach społecznościowych Zbigniew Ziobro. Skomentował w ten sposób wystawioną przez biegłego opinię o jego stanie zdrowia. Co więcej, ani biegły, ani prokuratura, czy komisja śledcza nie wystąpili do mnie o aktualną dokumentację medyczną, a przecież leczę się w kilku ośrodkach, także za granicą, dodał Ziobro. Do jego słów odniósł się niezwłocznie rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, który poinformował, że w sprawie prokuratura uzyskała dokumentację z 5 krajowych placówek medycznych, w tym ze szpitali. Dokumentację przekazaliśmy biegłemu, on na tej podstawie wydał opinię. To do biegłego należy ocena, czy ta dokumentacja była wystarczająca, tłumaczy Nowak. I na koniec informacja dotycząca tego, że Prawo i Sprawiedliwość, a właściwie pełnomocnik PiS, złożył w warszawskiej prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez 5 członków Państwowej Komisji Wyborczej. Chodzi, przypomnę, o tych członków PKW, którzy zagłosowali za uchwałą o pozbawieniu PiS prawie 11 milionów złotych dotacji podmiotowej z powodu nieprawidłowości w rozliczeniach parlamentarnej kampanii wyborczej z 2023 roku. PiS zarzuca członkom PKW nie tylko przekroczenie uprawnień przez głosowanie za przyjętą pod koniec sierpnia uchwałą, ale twierdzi też, że istnieje możliwość popełnienia kolejnych przestępstw w nieustalonym czasie i miejscu w przyszłości. To jest Ekspres Biedrzycki. Zaczynamy. Zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej alarmuje, drodzy Państwo, obciążenie wałów przeciwpowodziowych jest bardzo duże. Tak poinformował dyrektor IMGW Robert Czerniawski. Podkreślił, że trzeba zwracać uwagę na każdą miejscowość na drodze fali kulminacyjnej, szczególnie na te mniejsze miejscowości. Właśnie w tej chwili fala jest bardzo długa i utrzymuje się prawie 2 doby. Im dalej od Wrocławia, tym ta fala będzie dłuższa. W związku z tym praktycznie każda miejscowość znajduje się w stanie zagrożenia. Trzeba o każdą miejscowość walczyć i zwracać na nią szczególną uwagę. Dodał, że trzeba także patrzeć na mniejsze miejscowości, które nie są tak dobrze chronione jak większe, i przekazano, że we Wrocławiu obserwowany jest już wyraźny spadek wody oraz należy spodziewać się spadku poniżej stanu alarmowego w takich miejscowościach jak na przykład Brzeg Dolny, Ścinawa czy Głogów. Sytuacja na Odrze ma być stabilna. Przez Krosno-Odrzańskie przepływa szczytowa fala kulminacyjna, a poziom wody w Odrze w Cigacicach spadł i wynosi 636 cm. Na rzece jest spokojnie. To są te najświeższe dane. I teraz wracamy do tematu specustawy powodziowej, nad którą debatował wczoraj rząd. Rada Ministrów zdecydowała o przyjęciu projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, bo tak to dokładnie się nazywa. Nowe przepisy, tak jak już Państwu mówiłam, zakładają wprowadzenie zasiłku losowego na edukację, wsparcie kredytobiorców i skrócenie procedur wydawania decyzji środowiskowych. Z opublikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacji projektu wynika, że w roku szkolnym 24-25 i 25-26 będzie można tworzyć tymczasowe miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Będzie też można wyznaczyć tymczasowe siedziby przedszkola,
szkoły lub innej placówki. Tymczasowa lokalizacja lub siedziba mogą funkcjonować zgodnie z tymi nowymi przepisami do 31 sierpnia 2026 roku. I tu jeszcze jedna ważna informacja. Pracodawca będzie mógł wydłużyć okres, za który wypłacane jest wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika przez okres dłuższy niż 10 dni roboczych wynikających z rozkładu czasu pracy pracownika. Pracownikowi zamieszkującemu tereny objęte powodzią będzie przysługiwało w czasie trwania powodzi zwolnienie od pracy w wymiarze 5 dni albo 40 godzin. Mamy też kwestie dotyczące tego, że na terenach dotkniętych powodzią nie będzie obowiązywał zakaz handlu w niedzielę. To są oczywiście tylko częściowe informacje dotyczące specustawy powodziowej, bo kilkadziesiąt innych ustaw będzie zmienionych przepisów i właściwie złożonych w jedno właśnie w ramach tej specustawy, żeby jak najszybciej, jak najskuteczniej powodzianom pomóc. A tymczasem marszałek Sejmu Szymon Hołownia wyraził nadzieję, że w przyszły wtorek w dodatkowym dniu posiedzenia Sejmu zostanie uchwalony rządowy projekt nowelizacji ustawy powodziowej właśnie, czyli tutaj zdradził, że już na tym posiedzeniu się to nie uda. Hołownia zadeklarował też, że aby nie dopuścić do politycznego show, część punktów porządku obrad poprowadzi osobiście. No takie wyraz chyba nieufności do zastępców wicemarszałków. No dobrze, no ale wracając do słów Szymona Hołowni, zapowiedział, że zaproponuje powołanie w Sejmie specjalnej komisji, która będzie zajmowała się projektami ustaw dotyczącymi walki ze skutkami powodzi. Dodał, że będzie to komisji, coś tutaj mam źle napisane, że to będzie komisja średnia, to znaczy licząca około 30 posłów i może zostać powołana jutro, czyli w czwartek. Argumentował pan marszałek, że potrzebna jest taka komisja, ponieważ obszerne projekty ustaw, które przygotowuje rząd, musiałyby tak naprawdę trafić do wszystkich sejmowych komisji. Ja przypomnę, że dzisiaj Sejm wysłucha informacji rządu o sytuacji związanej z powodzią i pan marszałek dodał, że debata może być długa, więc zaproponuje limit 15 minut na każdy klub i limitowanie pytań. Uzasadnił, że chodzi o to, by nie robić politycznego show tam, gdzie jest ludzka tragedia. Obawiam się niestety, że słów czy apelu marszałka opozycja wysłucha niechętnie albo nie bardzo się tym apelem przejmie. W sprawie stanu zdrowia byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Tutaj wracamy do tej informacji, bo Zbigniew Ziobro podaje w wątpliwość, że ktoś mógł wydać opinię w sprawie stanu jego zdrowia, bo nikt nie zwracał się do niego o dokumentację medyczną. Prokuratura zapewnia, że ta dokumentacja została przez śledczych uzyskana z 5 placówek medycznych. Biegły na tej podstawie wydał opinię, uznając, że badanie bezpośrednie nie jest mu potrzebne. Przypomnę tylko, że według członków Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa do przesłuchania może dojść w ciągu kilkunastu najbliższych dni. Niektórzy podają, że może być to 15 października. Tak symbolicznie by dość było w rocznicę wyborów 2023 roku. Teraz niedobre informacje dla polityka Konfederacji. Przemysław Wipler bowiem może mieć poważne kłopoty. Jest zawiadomienie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Media donoszą, że otrzymał on zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia, że organ, przepraszam, otrzymał zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa właśnie przez posła Konfederacji. Chodzi o sprawę oświadczeń majątkowych polityka, w których miał zataić znaczące informacje. On sam uważa, że nie musiał informować o posiadanych akcjach giełdowej spółki. Otóż, panie pośle, o wszystkich posiadanych akcjach informujemy. Pan jest chyba na tyle doświadczonym parlamentarzystą, że doskonale powinien o tym wiedzieć. Wracając o tym, że do CBA wpłynęło zawiadomienie na Wiplera, poinformował dziennikarz Radia Z Mariusz Gierszewski. Według jego ustaleń podstawą do podjęcia stanowczych kroków miały być oświadczenia majątkowe z listopada 23 i kwietnia 24. W żadnym z nich poseł Konfederacji nie uwzględnił posiadania ponad 5 milionów, drodzy państwo, 5 milionów akcji jednej z firm. Sam Wipler twierdzi, że zawiadomienie do CBA zostało złożone w ramach większego konfliktu, jaki narodził się między inwestorami. No i taka sytuacja. A jeżeli już przy prokuraturze jesteśmy i zarzutach, wątpliwościach, to jeszcze ważna informacja. 9 osobom postawiono do tej pory zarzuty w sprawie tak zwanej afery wizowej. Postępowanie obejmuje obecnie 3 główne wątki. Tak informuje prokuratura krajowa. Wśród 9 podejrzanych w tym śledztwie są m.in. wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk oraz jego współpracownik Edgar K. To już państwo doskonale wiedzą. Wszystko oczywiście ma związek także z tym, że 366 tysięcy wiz dla obywateli krajów muzułmańskich i afrykańskich wydanych
często bez sprawdzenia, a nawet pod dyktando polityków. PiS o tym poinformowała Gazeta Wyborcza, powołując się na raport Najwyższej Izby Kontroli w sprawie afery wizowej. Ja przypominam, że kontrolerzy NIK-u obarczają odpowiedzialnością Witolda Waszczykowskiego, Jacka Czaputowicza, Zbigniewa Raua i Szymona Szynkowskiego-Welsenka, czyli wszystkich ministrów spraw zagranicznych za czasów Prawa i Sprawiedliwości. I jeszcze informacja, drodzy Państwo, dotycząca pana Świrskiego, czyli szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wojewódzki Sąd Administracyjny nałożył na niego bowiem karę grzywny w wysokości 60 000 zł. Został uznany za winnego, uwaga, cytuję, rażącej i oczywistej bezczynności w procesie przedłużania koncesji satelitarnej dla jednego z kanałów TVN-u. I drodzy Państwo, na koniec jeszcze jedna informacja dotycząca wystąpienia wczoraj przed Organizacją Narodów Zjednoczonych, ale nie prezydenta Andrzeja Dudy, ale ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który to no, dość boleśnie wypunktował rosyjskiego ambasadora. Odbiło się bardzo głośnym echem to wystąpienie. Sikorski podczas swojej przemowy wytknął rosyjskie kłamstwa i wypunktował rosyjskiego ambasadora, jak już wspomniałam. Przedstawiciel Rosji wypowiadał się chwilę wcześniej, po czym wyszedł. Sikorski zwrócił się w sposób następujący. Mam kilka pytań do ambasadora Rosji i jego przełożonych. Czym to, co robicie ukraińskim porwanym dzieciom, różni się od tego, co niemieccy naziści zrobili waszym i naszym dzieciom? Zapytał. Przypomniał przy tym, że porywanie i indoktrynowanie dzieci stanowi ludobójstwo. Stali członkowie Rady Bezpieczeństwa mieli być strażnikami pokoju, a nie prowadzić wojnę za pomocą cudzych dzieci. To jest hańba Rosji, która nigdy nie zostanie wybaczona ani zapomniana. Zakończył Radosław Sikorski. Na ten temat na pewno będziemy także z Grzegorzem Schetyną jako byłym szefem MSZ-u rozmawiać. Nie przedłużam już i zapraszam na to spotkanie. Zaraz do Państwa wracamy. Zaproponuję dzisiaj powołanie w Sejmie specjalnej komisji do spraw tego ustawodawstwa, które będzie pomagało walczyć ze skutkami powodzi. Jesteśmy świadomi chyba wszyscy tego, że kiedy taka ustawa tej wielkości, jak choćby ta, którą dzisiaj kończy robić rząd, trafia do Sejmu, no to ona tak naprawdę musiałaby trafić do wszystkich komisji. Bo w niej jest i o infrastrukturze, i o edukacji, i o zdrowiu, i o wielu innych rzeczach dotyczących samorządu terytorialnego. Dlatego dobrze będzie powołać taką właśnie specjalną zadaniową komisję, a z tego co widzę, to na każdym praktycznie zbliżającym się posiedzeniu Sejmu, które umiem sobie wyobrazić, będzie jakaś ustawa, która będzie dotyczyła odbudowy Polski po powodzi, bo ten proces będzie trwał miesiącami, a być może nawet latami.